Witam, Abramkowski ze mną dzisiaj. Damian Jaroszewski, cześć. Witam. Człowiek, który z Wałbrzycha wypłynął na szerokie wody, ale zanim porozmawiamy o piłce jako takiej, to chciałem się zapytać, czy Gianluigi Buffon jest idolem? No znaczy, już wiem o co chodzi, brniemy na pewno lata, ale no wiadomo, że Buffon to jest najwyższa półka światowa nawet w tym swoim wieku, który oczywiście nazywajmy w cudzysłowie, bo dokąd jest zdrowy i dokąd rywalizuje z Wojtkiem Szczęsnym i musi też dobrze wyglądać w bramce, to więc broni, to znaczy, że wiek nie gra roli. Dobra, wiek nie gra roli i tutaj mamy też przykład mocnej długowieczności, powiedzmy. Jakie są jej sekrety? Zdrowa ryba jak Japończycy, w sensie dieta, czy coś innego? Znaczy, ja powiem tak, no, wszystkiego po trochu. No, jak się człowiek musi, w tym wieku to już musi się pilnować, wiadomo, że wszystkiego też nie można zjeść. No i odpowiednio też trzeba już dozować jednostki treningowe. Druga sprawa, że nie mogę już robić niektórych rzeczy z takim natężeniem, jak robiłem to 20 lat temu, no bo już organizm ma swoje lata. No i jasne, a jak ten organizm ma swoje lata, a mimo wszystko kariera piłkarska ciągle się kręci i nagle trochę niespodziewanie, aczkolwiek różnie można było o tym myśleć, pojawiasz się w Orle Lubawka. Skąd taka decyzja? Znaczy, no to tam akurat się nawiązało parę sytuacji, powiedzmy też życiowych, no bo jednak dojazdy do Gaci, dojazd plus trening i powrót to jest 6 godzin dziennie wyjęte z życiorysu. A jednak to dużo zajmuje czasu, trenowaliśmy 4 razy w tygodniu plus mecz. To sobie proszę policzyć, ile to zajmuje czasu, a druga rzecz jest taka, że no, trener Jacek Wojna jest właśnie w Orle Lubawka. Z drugiej strony też mnie ściągał do Fotohigieny Gać, taka fortuna życiowa. No, zaproponował fajny projekt, szykuje w Lubawce. No, najważniejszy jest temat teraz taki, żeby utrzymać, no, nie za wszelką cenę, bo tak nie można takich słów rzucać, ale zrobić wszystko, żebyśmy tą czwartą ligę utrzymali w Lubawce i żeby do nowego sezonu 2021-2022, żeby przygotowywać się już o wyższe cele. Tam w Lubawce to byłem co prawda raz osobiście przez COVID-a, ale obserwuję poczynania drużyny. Mocna przebudowa, przynajmniej tak to wygląda. I cel utrzymania jest dla mnie oczywisty, a jak to tak z perspektywy zawodniczej wygląda, są dobre warunki, infrastruktura, trenera znamy, więc... No znaczy ja powiem tak, że jeśli chodzi o infrastrukturę, no to tam jakieś mecze już Orła wcześniej oglądałem, bo oni akurat zawsze w niedzielę rozgrywali mecze, a my jak w Gaci w sobotę, no to jak jeszcze się pojawił Jacek jako trener, no to ja mu, no znamy się z kupę lat z Jackiem, bo jeszcze razem graliśmy w Zielonej Górze, później w Górniku, później już się z zawodnika, z kolegi zrobił trener. W Górniku też również żeśmy funkcjonowali w Fotohigieny Gaci, no i kibicowałem po prostu jako kolega i chciałem zobaczyć, jak mu tam idzie. No infrastruktura, jeśli chodzi o stadion, o zaplecze, no to jest na pewno lepsze niż w Fotohigieny Gaci. Okej, był wywołany Górnik Wałbrzych, więc może przejdźmy do tego. Pierwszy klub, jak podają wszystkie źródła, chociaż przyjmijmy, że pierwszy klub. I z tego klubu trafiasz do Wrocławia, znając animozje kibicowskie, może trochę z lat odległych niż obecne. Jak się odnalazłeś? Znaczy ja powiem tak, że zawodnicy inaczej do tego podchodzą niż kibice. Kibice mają tam swoje jakieś zasady, a zawodnik gra no, tam, gdzie się może rozwinąć. W tym momencie, mówię jeszcze o początku tego wieku, no to 2000 bodajże chyba pierwszy rok, to też były inne realia. Śląsk był w Ekstraklasie, Górnik był w starej trzeciej lidze, tutaj jest teraz druga liga, no to dla mnie jako 18-letniego chłopaka to był przeskok mentalny, życiowy ogólnie cały. Tam we Wrocławiu, jak dobrze pamiętam, Krzysztof Pyskaty, Jarosław Janukiewicz. Tak, ale to jeszcze wcześniej, co był, oprócz tych wspomnianych dwóch kolegów z boiska, jeszcze był Grzesiek Szamotulski, no i Tomek Gruszka jeszcze wtedy z nami też funkcjonował. Czyli można powiedzieć śmietanka. Jak się współpracowało z takimi zawodnikami? Znaczy, ja powiem tak, jeśli chodzi o Grześka Szamutowskiego i Krzyśka Pyskatego, czy tam Radka i Tomka, to nie było jakichś dziwnych sytuacji między nami, żeśmy grali w otwarte karty. Każdy miał tam swoją, jak to trener zawsze mówi, jak przychodzi do nowego, do klubu, jak jest zmiana, że wszyscy mamy nową, pustą kartkę i każdy zaczyna
grać o wszystko dla niej, no ale jeśli chodzi o podejście, z drugiej strony jak mam powiedzieć, że Grzesiek Szamotulski bardzo super człowiek i bardzo mi na pewno dużo pomógł we Wrocławiu. Ja właśnie się chciałem zapytać, czy na pewno można się było od niej dużo nauczyć? Pytanie, jak dużo? No, powiedzmy sobie szczerze, tak, przychodzi chłopak 18-letni do dużego miasta, do dużego klubu, jakby to nie było, jednak Śląsk jest dużym klubem. I w bramce stoi gość, co rozegrał ileś meczów w reprezentacji, w Lidze Mistrzów i tak dalej, i tak dalej. No to jest się od kogo uczyć. No, miałem okazję poznać i tylko stojąc obok, pamiętam, że zrobił wielkie wrażenie. I z tego Śląska przenosił się do Estonii. I teraz rozwiejmy coś, co krążyło po Wałbrzyskim stadionie przez długi czas. To była Lewadia Tallinn. Ta słynna Lewadia, co eliminowała Wisłę, bo tutaj są pytania. Ja powiem tak, jak to wyglądało. Musimy się cofnąć prawie 20 lat do tyłu, bo to był rok 2002. I tam się w Estonii gra systemem, nie tak jak u nas jesień, wiosna, tam się gra wiosna, jesień. I to był... w Estonii się gra w systemie takim jak szkockim, czyli mecz, rewanż, czyli 4 razy z daną drużyną się grała, jest 8 drużyn w lidze i prezes Wiktor Lewada miał 3 drużyny w Ekstraklasie. Miał Lewadię Mardu, Lewadię Tallinn i Lewadię Pärnu. Później przyszedł ten cały krach światowej gospodarki w 2008 roku i z tych 3 drużyn tylko została Lewadia Tallinn. Trochę jakby się zastanawiałem, bo patrzyłem specjalnie na mapę Estonii i to Martu to jest jakaś okolica Tallinna. Znaczy, to można powiedzieć, że jak porównać tutaj u nas jak Szczawno, no to jest na takiej zasadzie, jakby była prawie jak dzielnica Tallinna, no a inna nazwa. No, znając życie, to niedługo Tallinn wchłonie tą miejscowość po prostu jako dzielnicę. Dobra, łapię. A życie w Estonii pewnie się zmieniło od tamtego czasu, ale jak to wyglądało? Znaczy ja powiem tak, Estonia to, że jest tylko przez Zatokę Fińską, to jest 80 km do Helsinek. Estończycy są bardzo zapatrzeni w ten naród fiński. No a że są zapatrzeni, no to wszystkie najlepsze wzorce brali od Finów. Finowie byli w tym momencie bardzo rozwiniętym krajem na tle Europy i ogólnie teraz cały czas są. No i Estonia była, porównać, ktoś może sobie siedzieć w domu, patrzeć, gdzie ten człowiek pojechał, do Estonii. Inny świat, były kraje z ZSRR, tam jeszcze niedźwiedzie chodzą polarne po drogach, a tam był całkiem inny kraj, tam ten kraj był bardziej rozwinięty niż ówczesna nasza Polska. Dobrze, i z tej Estonii powrót do Wałbrzycha. Nie, do Śląska. Do Śląska, no tak, było ze Śląska. Czemu? Do Śląska, ja powiem tak, byłem na sezon jeden pożyczony i później tam mi zostało jeszcze, powiem tak, animozje szkolne, żeby dokończyć, czyli matura i tak dalej, i tak dalej. No i się sytuacja trochę już pokomplikowała sportowo, żeśmy spadli z drugiej ligi do trzeciej. I jedyny ratunek dla Śląska było połączenie koszykarskiego Śląska i piłkarskiego. Wtedy był prezesem Grzesiek Schetyna i właśnie on to połączył, ale dał listę 10 zawodników, którzy muszą zostać w Śląsku, bo on tak nie przejmie tej drużyny, chociaż już tam było z Lewadią wszystko dogadane, że na pół roku wracam do Polski, organizuję sobie rzeczy, powiedzmy, że pozasportowe, czyli naukowe i wracam z powrotem, no ale życie jednak splatało figla i zostałem już we Wrocławiu. Będę uparty z moim powrotem do Wałbrzycha. Z Wrocławia do Wałbrzycha. Jeszcze była Zielona Góra. Zielona Góra, dokładnie, po drodze, dobra, czyli coś pomieszałem. Degradacja, czy nie bardzo? Znaczy, degradacja. No, w Śląsku była taka sytuacja, że Radek grał. Radek był młodzieżowcem, to wiadomo, że w pewnym momencie to jest handicap. Jeszcze na tamte czasy musiało grać dwóch młodzieżowców, no że już mi zabrano, powiedzmy, że wyrosłem z tego wieku. No to na pewno był kłopot z graniem, a w rezerwach wiadomo, jak jest w rezerwach z graniem, to każdy bieg to tak funkcjonował, jeśli chodzi o wchodzenie na rezerwy, chociaż nigdy nie mówię, że się położyłem, czy jakieś takie inne rzeczy, no ale to nie jest to samo. A jeśli chodzi o Zieloną Górę, trenerem był wtedy ówczesnym trenerem był Grzesiek Kowalski, który też nas wytrenował w Śląsku Wrocław i dlatego taka inna decyzja, która ściągnął mnie, żebym tam grał. Co teraz? Po 3 latach w Zielonej Górze wracasz do Wałbrzycha i wtedy projekt ciekawy był w Wałbrzychu, z tego co pamiętam, ale czy to było główną
rzeczą, która decydowała? Znaczy, no jedną z głównych, jakby nie powiedział, bo dzwonił do mnie ówczesny i dzisiejszy kierownik Zaparty, pan Czesław, właśnie przedstawiał, jak wygląda sytuacja, że Górnik w końcu po tej niedoli, zdegradowaniach i tak dalej, chce wrócić na swoje tory. Przedstawił, jak to będzie wyglądać. Kontaktował się ze mną prezes Czesław Grzesiak, dzwonił trener Robert Bubnowicz, no i przyjechałem. Żeśmy porozmawiali i jak to ktoś powiedział kiedyś, że lepiej zrobić jeden krok do tyłu i zrobić później dwa do przodu. No i akurat w tym momencie ta dewiza wypaliła. Naprawdę się udało awansować na porządny szczebel, gdyby nie baraże z Polonią Warszawa, który był absurdalny pod względem geograficznym. No tak, ale to już my mówimy o późniejszych rzeczach, bo jeszcze przecież w tej drugiej lidze żeśmy grali 5 lat i najlepszy jest paradoks z tego wszystkiego, że Górnik miał zawsze najniższy budżet w drugiej lidze, a zawsze był w środku tabeli albo był piąte, szóste miejsce, to więc jaki tu był u nas potencjał piłkarski i bez względu na finanse. Pamiętam, przychodziłem. A odejdźmy trochę od tego całej kariery klubowej i tak pytanie takie początkowe w sobie powinno być. Jak się załatwała historia z bramką? Zaczyna od razu, czy zaczyna po bramkach, czy najpierw gdzieś przód, pole i później co? No znaczy wiadomo, że każdy chce strzelać bramki. No ale no, każdy ma inne predyspozycje fizyczne. Jeden jest niski, drugi jest wysoki, trzeci jest większy, powiedzmy, gabarytowo, drugi jest inny. No, próbowałem, żeby coś bardziej, że tak powiem, z przodu pograć, no ale ze względu na warunki fizyczne i że był kiedyś tam braki w bramce, zostałem postawiony, że tak powiedzmy, i także zostało już tyle lat. No dobre wszystkim, a poza tym wychłonem, od którego trochę złośliwie, żartobliwie zaczynałem, to kto był inspiracją? Znaczy, no, tu troszeczkę lat jest do tyłu, to wtedy były też inne wymagania od bramkarzy. Nie było takiego nacisku na grania nogą, jako ostatni stoper, że powiedzmy, że na przedpolu bardzo dużo przeczytania gry i tak dalej. No, na ówczesne czasy był Oliver Kahn, taki gość, który był poza zasięgiem na tamte czasy w kunszcie bramkarskim. Pamiętam, też cenią. A z obecnych czasów, jeśli chodzi o bramkarzy światowych, to koło uważasz za to? No znaczy, ja powiem tak, że na pewno Neuer. Neuer wprowadził właśnie te rzeczy, o których wcześniej wspomniałem, czyli że granie jako ostatni stoper, kapitalnego nogami, czy prawa, czy lewa noga, on rozgrywa od tyłu, widzi, gdzie stoi kolega, jak ma mu zagrać na lepszą, na słabszą, na lepszą nogę, no na tą chwilę no to jest on, no ale już mu tam od paru bramkarzy bardzo mocno odepczyły po piętach. A jeśli chodzi o polskie podwórko? O polskie podwórko to ja powiem tak, ja cały czas uważam, że taki gość jak Artur Boruc, który notabene też siedział akurat, wygraliśmy ze Śląsku w pierwszym meczu na Oporowskiej, wygraliśmy 1-0, był też na ławce, ja też na ławce byłem, to było troszeczkę lat do tyłu. No Artur Boruc za charakter, za ogólne podejście, no gościu jest klasą samą w sobie, no i Arek Malarz, który jest teraz w UKS-ie, pomimo właśnie tych lat, którzy mają jeden i drugi na karku, oni nie tylko pełnią super rolę na boisku, ale też na pewno robią dobrą robotę w szatni. A jakby był selekcjonerem, albo przynajmniej trenerem bramkarzy reprezentacji, to za kim byś lobował, jeśli chodzi o numer jeden naszej reprezentacji? No to takie ciężkie jest wybrać, bo Fabian i Wojtek Szczęsny, no na pewno to już jest światowa półka. I to tak mi się wydaje, że to już zależy od koncepcji, od taktyki grania, z jakim grają zespołem, bo Wojtek ma swoje predyspozycje lepsze, Fabio ma swoje lepsze i jeden ma lepsze strony, drugi gorszy i mi się wydaje, że to już zależy, jaka jest taktyka dobrana na danego przeciwnika. Jasne, jeszcze raz pozwolę sobie przeskoczyć z tematu na temat i wróćmy do ciebie. Załóżmy, że za ileś lat już nie będziesz chciał bronić, będziesz chciał zrobić coś innego. Czy rozważasz bycie trenerem, czy raczej nie? Znaczy, powiem tak, że już na pewno już prowadzę treningi z dzieciakami i z najmłodszymi grupami. No, to jest ciężki na pewno kawałek chleba, ale ktoś musiał zaczynać. Ktoś zawsze się zaczyna od najniższego szczebla, jeśli chodzi o trenowanie ogólne, że tak powiem.
A jeśli chodzi o treningi bramkarskie, no to już dłuższy czas funkcjonuje z młodymi adaptami tego fachu. Okej, dzięki. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Dzięki. No to widzisz, to szybko się obeszło.